To jest Xbox 360, jedna z lepszych konsol Microsoftu w historii. Mam całą masę świetnych wspomnień z tą konsolą. Forza Horizon, GTA 5 czy LEGO Star Wars. Niestety, 29 lipca 2024 roku część tej konsoli zostanie utracona na zawsze. Microsoft podjął decyzję o zamknięciu Xbox 360 Store, co oznacza, że za niecały miesiąc nie będzie się dało kupić ani jednej gry w cyfrowym sklepie, bo po prostu zostanie on wyłączony. Każdy spodziewał się, że prędzej czy później musi to nadejść, ale gdy ten dzień jest coraz bliżej, to jakoś tak ogarnia mnie trochę smutek. I to był moment, w którym pomyślałem, że czas najwyższy wyciągnąć moją 360 z szafy, zalogować się po raz ostatni do sklepu i być może złapać jeszcze kilka przecenionych gier. Więc pojechałem do rodziców, do domu i wyciągnąłem mojego X-kloca z szafy. No tak, 2 lata konsola leżała w szafie, wszystko było z nią ok i właśnie teraz musiała dostać Red Ring of Death. Został niecały miesiąc do zamknięcia sklepu, a mój X-kloc stwierdził, że się wywali. Fantastycznie. Red Ring of Death to problem, który trapił wczesne, a nawet trochę późniejsze rewizje konsoli, takie jak moja, i oznaczał nic innego jak ogólną awarię sprzętu. Idealne wyczucie czasu, nie? Prawie jak z drukarkami, które nigdy nie działają, jak ich potrzebujecie. No i co teraz? Pewnie część z Was zasugerowałaby, żeby wysłać ten sprzęt do dekompozycji albo wielkiego elektronika, ale słyszycie to? Zegar tyka. Microsoft nie zamknie później sklepu, bo ja się spóźniłem i nie sprawdziłem swojego Xboxa wcześniej. Więc mamy de facto 2 opcje. Albo kupujemy jakiegoś Xboxa na szybko i łączymy się do sklepu Microsoftu, żeby zdążyć, no albo po prostu rozbieramy moją sztukę i próbujemy ją zdiagnozować, co jest nie tak. Kurde, no mam całą masę wspomnień z tą moją 360 i tak nie działa, więc w sumie niewiele ryzykujemy, no to po prostu ją rozbierzmy, wyczyśćmy, zmieńmy pastę i może przy okazji, jak popatrzę na płytę główną, to znajdziemy gdzieś jakąś oczywistą awarię. A jak się nie uda, no to wtedy będę się martwił i no kupimy po prostu coś na szybko. Trzeba być optymistycznym, prawda? Tak samo optymistycznym jak dzisiejszy sponsor, czyli Krux. Krux Klaps Wireless to super lekkie słuchawki bezprzewodowe do gier, które pozwolą uwolnić Ci się od kabla. Podłączamy je do naszego komputera przez odbiornik na USB lub po Bluetoothie i zadziałają one także ze smartfonem. Dodatkowo znajdziemy tu odpinany mikrofon z dedykowanym przełącznikiem do wyciszania. Producent podaje, że na baterii słuchawki wytrzymają do 24 godzin ciągłego użytkowania, a ładujemy je przez port USB typu C. Dowiedz się więcej w linku w opisie. Pamiętasz dzień, w którym kupiłeś Xboxa? Pamiętam dzień, w którym kupiłem Xboxa i byłem bardzo szczęśliwy. Ba, nawet na tym kanale kurzałem się, że paczka mi nie przyszła z Xboxem. Patrzcie. Paczka mi nie przyszła! Zamówiłem tego Xboxa i jeszcze nie przyszedł. Zamówiłem go w poniedziałek, no to lol. Już powinien być, to jeszcze kurierem. Taka gra, która zrobiła na mnie największe wrażenie na tym Xboxie, to była pierwsza Forza Horizon. Pamiętam, jeszcze wtedy akurat byłem chory i akurat miałem tą grę. To jest najpiękniejsze wspomnienie jesieni, jakie miałem ever. Najpiękniejsze lekarstwo. Najpiękniejsze lekarstwo, słuchajcie. Ta muzyka, ta jesień w Colorado i te piękne samochody. Coś fantastycznego. Pomyślicie, że się znam na tym, jak rozbierać Xboxa 360. Tak naprawdę poradnik iFixit sobie odpaliłem na laptopie. Więc najpierw dysk wyciągamy i co tam dalej. W ogóle 360 można kupić naprawdę w śmiesznych cenach. One są naprawdę bardzo tanie. Natomiast nie polecałbym raczej tego modelu, który ja mam, bo one jeszcze były z tych, które właśnie dostawały Red Ringa. I widzę, ile tu jest teraz zaczepów. No faktycznie. Dobrze, że mamy pęsetkę. No, ogarniemy to. Tylko jakim kosztem? Spokojnie, ja też mam swoje narzędzia. Zobacz, nie trzeba mieć zestawu iFixit. Wystarczy mieć pęsetkę, troszeczkę dobrych chęci. Ja się tu męczę, a tu są już urwane 2 zaczepy. Ej, i to nie ja je urwałem teraz, bo ich tu nie ma w środku jak coś. Ja kupiłem, mówię, używkę tego Xboxa. Pierwsze 360 miały fajny ten patent tutaj, że one miały
te wymienne przednie panele i można było sobie różne dokupić i były różne takie fajne designy, można było sobie troszeczkę skustomizować swoją 360. Fajna rzecz, o tu mi ta klapka też nie działa od zawsze. O matko i córko, ile oni tych klipsów tu dali. O, dobra, tu wyskoczył. O, teraz tu są takie zaczepy. Ej matko, ja kiedyś rozbierałem 360 tą nie swoją i ja nie pamiętam, żeby to było aż takie skomplikowane, że tam tyle tych zatrzasków było. Autentycznie wyparłem to z pamięci. Jeśli ktoś z was, tak jak ja, chciałby otworzyć swoją 360 i macie ten stary model FAT, to naprawdę bardzo polecam wam kupić dwa narzędzia, które niesamowicie uproszczą wam życie przy rozbieraniu tej konsoli. Pierwsze to Xbox FAT Opening Tool, który kosztuje mniej więcej jakieś dwie dyszki. On pomoże wam z otwieraniem zaczepów. Drugie narzędzie przyda się, jeżeli będziecie chcieli zmienić pastę i ściągnąć chłodzenie i nazywa się X-Clamp Remove Tool. Oczywiście można też próbować otwierać Xboxa bez tych narzędzi, ale no dość prosto ułatwiają robotę. Dobra, musimy teraz odkręcić trochę śrubków. Mamy torksy na szczęście. Ło, ale śruby jak w pierwszym Xboxie. Ta-ta-ra-da. A, to ja was chyba jednak okłamałem, bo ja jednak go otwierałem kiedyś. Tak, i to są dodatki, które mój tata porobił, bo regulowaliśmy kiedyś napęd. Moc lasera, bo nie chciał czytać płyt i udało nam się to wtedy zrobić. Jeszcze czyściliśmy napęd wtedy, ale chyba nie zmienialiśmy pasty, o ile dobrze pamiętam. 27 lat i problemy z pamięcią, to źle wróży, co? Zły trend. To jest w ogóle kabelek SATA, zobaczcie, do napędu. Był ten do zasilania. O, no, ale powiem wam, radiator tutaj jest taki całkiem. No, ładne futerko, co? Na tych wentylatorkach. No, słuchajcie, wszystkie śrubki tu muszę odkręcić teraz na tym. Mi trochę zajmie. I teraz teoretycznie powinna nam wyjść cała płytka. O, czy ktoś zamawiał Xboxa na wynos? To służy do ściągania po prostu chłodzenia. No i słuchajcie, tutaj jednego już takiego X-a, tak go nazwijmy, rozmontowałem. Takie narzędzie, jak widzicie, jest dużo wygodniejsze, po prostu robi się to tak. Stwierdziłem, że te 7 zł za takie narzędzie mnie nie zbawi, a o, proszę bardzo, już gotowe praktycznie. Powinien się nam, o, odlepić. O, tada. Powiem wam, ta pasta, no już taki chrupczek. No nie wiem, czy to kiedykolwiek było czyszczone, więc tutaj mamy już rozbebeszonego naszego X-klocka. Kupiłem taki środek, który nazywa się KT5. To wielki elektronik. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Polecał ostatnio na filmie, że się dobrze tym pastę zmywa, więc sobie damy na papierek i zobaczymy, czemu psik-psik nie psik-psika. Się jakoś... Powiem wam, naprawdę niezły chrupek już jest z tej pasty. Matko, ale ta pasta już jest sucha. Ajajaj. Jest ciężko, ale doczyścimy. Damy radę. Powiem wam, nie wiem co to był za środek tutaj, ale doczyścić to na lustro to jest po prostu jakaś totalna masakra. To nie wiem, jakaś taka guma dziwna się z tego zrobiła. Na przykład zobaczcie, na tym bloku nie udało mi się też tego doczyścić. I to samo, na tym chłodzeniu też został taki ślad. Nie wiem, jeszcze coś potem spróbujemy to popucować. A chodźmy teraz to wszystko porządnie przedmuchać, wydmuchać, żeby było czyste. Wszystko przedmuchane, no to przyjrzyjmy się tej płycie głównej. I w sumie to od razu kondensatory rzuciły mi się w oczy. Kilka było spuchniętych, a jeden wyglądał nawet na wylany. Jasne, pewności nie mam, czy to jest przyczyną naszego Red Ringa, bo stare Xboxy padały same z siebie jak muchy. No ale cóż, no, lepsze to niż nic. Kondensatory nie są drogie, więc zamówiłem komplecik, który kosztował mnie 30 zł i wykorzystałem mojego tatę do ich wymiany. No bo jednak, pamiętacie, zegar tyka, więc chciałem, żeby było to zrobione porządnie. Więc dzięki magii montażu, tak prezentuje się płyta z wymienionymi kądziołami. Wygląda to dużo lepiej. Czy to pomoże? No cóż, nie dowiemy się, dopóki go nie poskładamy i nie odpalimy. Także no, trzymajcie kciuki. Przygotowałem trochę wody, bo te plastiki, one są... to chyba widać teraz dobrze, nie? No, tego typu, nie? I tego wydmuchać nie wydmuchamy, więc sobie to pomyję na porządnie, bo znowu go nie będę otwierał pewnie przez jakiś czas, to zróbmy to tak, jak powinno być, nie? Polecam, słuchajcie, coś umyć, jak macie swoje konsole, umiecie robić takie rzeczy, raz na jakiś czas trzeba im zrobić, wiecie, święto. Nie mówię, że raz na rok czy coś, ale raz na parę lat. Teraz tak, Honeywella musimy sobie przymierzyć. Och, i to będzie wyzwanie, niestety jest bardzo ciepło dzisiaj w studio. No, to będzie zabawa.
Oki. Tak, zabawa z Honeywellem zawsze wesoła, natomiast mamy już nałożone nasze termopady, no to co? Zakładamy chyba z powrotem chłodzenie w takim razie. Okej, musiałem sobie w ogóle przypomnieć, jak to było, a to było tak. Teraz te X-y głupie. Jeden już mamy założony, teraz drugi będziemy musieli sobie zrobić. I teraz tak, dajemy sobie tu. Zaczepiamy. No, zaczep się. Teraz ten. Okej, i został nam ostatni. Ale powiem wam, mocowanie tego 2 na 10. Nie polecam. Ach, matko. Dobra, mamy to. Na razie idzie całkiem chyba nieźle. Przykręciliśmy czarne śrubki. I tutaj robimy cyk. Hop, widzowie, idzie dobrze. Jak na razie wygląda na to, że nie zapomniałem żadnej śrubki. Dobra, i cyk wentylatorki z powrotem. O, i to musi tu wskoczyć. O, elegancko. I cyk, SATA do napędu, zasilanie. No i kurde, co no? W teorii Xbox poskładany. No to jest chyba chwila prawdy, kiedy musimy wziąć i tego Xboxa odpalić i zobaczyć, czy te naprawy pomogły. No to dobra, chwila prawdy. Ty! Jest! Mamy to! Działa! Ale to jest dobre uczucie, że to jednak zadziałało. Jest super. Ale dla kontrastu dalej napęd mi się zacina. Przynajmniej sprzęt nie wywala Red Ringa, to jest dobra rzecz, ale z tym napędem jeszcze się muszę ciutkę pobawić. Szybkie rozebranie napędu. Wygląda na to, że zębatki są całe, ale ten pasek chyba jest totalnie taki... Och, on widać, że jest taki wyluzowany już, koleżka. Dobra, jak już tutaj mamy roztegowany napęd, to stwierdziłem, że może jeszcze przeczyścimy oczko lasera. To jeszcze jest jakieś takie, nie wiem, obrzygane czymś. Ja nie wiem, dla jasności, ja nie mam tego Xboxa od nowości, ja go kupiłem używanego. Nie wiem, co się z nim działo wcześniej, ale chyba nie miał zbyt łatwego życia. O fuj. Słuchajcie, no przemyłem ten pasek i nagle napęd zaczął działać. Może on się po prostu przeskoczył coś. No to składamy powolutku, pomalutku. Mamy te długie śruby z powrotem, które musimy powkręcać i kurde faja, to będzie wszystko. Trzeba to kliknąć. Ach, te zatrzaski piękne. No powiem wam, składa się go fajnie. Rozłożyć był problem. No i front. No i proszę państwa, dysk Xboxisko poskładane. No i to mi się podoba. Działający Xbox. I to jest pierwsza Forza Horizon. Kurde, nadal ta gra wygląda dobrze. Jak się gra? Jest w pytkę. No i słuchajcie, X-klocek działa. Pograłem sobie na nim kilka dobrych godzin i nic się nie dzieje, więc chyba możemy założyć, że udała się naprawa, więc bardzo mnie to cieszy. No ale jak to jest w końcu z tym zamknięciem sklepu? Co jeszcze działa? Co zostanie wyłączone? I w skrócie, co robić i jak żyć? Z czym pewnie część was się zderzy, to sama próba zalogowania się na Xboxa 360. Ponieważ, wierzcie lub nie, ale hasło ma twardy limit i hasło nie może mieć więcej niż 16 znaków. A moje hasło przykładowo jest dłuższe, a do tego mam weryfikację dwuetapową, której Xbox 360 nie ogarnia. Co zrobić? Otóż musimy na naszym PC-cie lub telefonie zalogować się na nasze konto Microsoft i tam w ustawieniach konta wygenerować sobie hasło do aplikacji. I to specjalnie wygenerowane hasło musimy potem wpisać na naszej konsoli i dzięki temu będziemy mogli się zalogować. No dobra, a co w ogóle z tym sklepem i co z grami, które kupiliśmy wcześniej? Ja w opisie podlinkuję wam artykuł od Microsoftu, gdzie są najczęściej zadawane pytania. Tam możecie sobie doczytać szczegóły czy pewne niuanse. Z najważniejszych informacji. Zostanie wyłączony sklep.
Czyli nie będzie można kupować gier po 29 lipca. Ale co gorsza, to nie będzie można do swojej cyfrowej biblioteki dodać nawet darmowych dodatków. Jest to o tyle problematyczne, że aktualizacje do gier na Xboxie miały twardy limit rozmiaru. I niektóre gry, na przykład Test Drive Unlimited 2, jako aktualizacje dodawały darmowe DLC, które trzeba było pobrać. No i trzeba je pobrać przed zamknięciem sklepu, żeby upewnić się, że odbierzemy ich darmową licencję. Natomiast sytuacja ze sklepem nie jest aż tak tragiczna, jak mogłaby się wydawać. Bo na szczęście zawartość, którą kupiliśmy wcześniej albo kupimy do tego 29 lipca, będziemy mogli pobrać nawet po zamknięciu sklepu. Tak przynajmniej na dzień dzisiejszy twierdzi Microsoft. Wystarczy, że przejdziemy do kafelka konto i do historii pobieranych plików. Tam możemy ponownie pobrać nasze gry. Przynajmniej w teorii, bo na mojej liście przykładowo znajdują się 3 pozycje, których nie mogę pobrać i są opisane jako zawartość niedostępna. Co to było? Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Może jakaś gra, którą kiedyś kupiłem, może DLC. Nie wiem, ale wydaje się, że przepadło w odmętach cyberprzestrzeni. Więc o ile Microsoft twierdzi, że gry będzie dało się pobrać po zamknięciu sklepu, no to jak zawsze traktowałbym to trochę z przymrużeniem oka i dla pewności, jeżeli macie możliwość, to pobierzcie sobie wszystkie gry na swoją konsolę. Więc o ile samo zamknięcie sklepu no, nie jest idealne i pewnie wszyscy chcielibyśmy, żeby działał on w nieskończoność, to muszę przyznać, że przykładowo Microsoft zachował się lepiej niż Nintendo, które po prostu odcięło 3DS-a i Wii U nawet od wcześniej zakupionych gier, co moim zdaniem jest już po prostu szczytem chamstwa. No okej, a co jeżeli brakuje Wam miejsca na waszym HDD-ku? No to słuchajcie, dla przypomnienia, w Xboxie 360 można użyć do zapisywania i uruchamiania gier pendrive'a albo zewnętrznego dysku. I powiem Wam, że ja kompletnie o tym zapomniałem i dopiero gdy oglądałem sobie ostatnio filmiki o Xboxie 360, to ktoś o tym wspomniał. Wygląda to tak, że wkładamy sobie pendrive'a albo dysk zewnętrzny do USB naszej konsoli i w sekcji ustawień pamięci masowej możemy go sformatować, a potem przechowywać na nim gry czy zapisane stany. Taki pendrive to może nie jest takie idealne, długoterminowe rozwiązanie, ale moim zdaniem warto wiedzieć, że taka opcja jest. Jeżeli chcecie sobie na zapas coś pobrać ze sklepu, no to możecie to zrobić w ten sposób. Co fajne, obecnie jest także sporo promocji na wszelakie gry, które ostały się w Xbox 360 Store. I wiecie co? Wydaje mi się, że coś chyba z tym sklepem jest nie do końca okej. Bo kilka gier jest totalnie za darmo. Serio, możecie je po prostu odebrać za frigo. U mnie na konsoli za darmo dało się odebrać Crackdown, Crackdown 2, Resident Evil Revelations w sekcji Arcade oraz grę To Human plus dodatek. I nie wiem, czy to jest błąd, czy o co chodzi, ale te gry są darmowe. Więc jeżeli macie pod ręką swoją 360, to warto się zalogować i chociaż te 4 gierki sobie odebrać. No hej, za darmo to uczciwa cena, nie? Ale jak mówiłem, sporo gier też jest na przecenie i ja ruszyłem na niemałe zakupy i przyznaję, trochę poniosła mnie fiesta. Ogólnie to polecam Wam stronkę True Achievements, którą podlinkuję Wam w opisie. Tam są wypisane wszystkie gry, które są obecnie na przecenie. Jednak widać, że ten sklep Xboxa jest już serio klejony taśmą i wszystko to się sypie w rękach. Bo niektóre gry pokazują się, a potem znikają. Jednego dnia Dirt 3 był do odebrania z pakietem Gold u mnie na konsoli, a kolejnego dnia nie dało się go już w ogóle kupić. Promocje także pojawiają się i znikają. Jednego dnia gry mogłem wyszukać, drugiego dnia nie mogłem. Może to było też związane z awarią infrastruktury Microsoftu, która miała miejsce ostatnio. Natomiast jest cała masa świetnych gier za niewielką kasę. Ja kupiłem sobie chociażby Dead Rising 2 czy Devil May Cry HD Collection. I jeżeli macie gdzieś swoją 360, tak jak ja w szafie, to moim zdaniem to jest idealny moment, żeby tą konsolę wyciągnąć i po raz ostatni podłączyć do internetu i chociażby zgarnąć sobie te kilka darmowych gierek, które się wyświetlają. A jak już o sklepie i grach sobie dyskutujemy, to warto dla przypomnienia powiedzieć, że sporo gier z 360 można odpalić na Xboxie One czy Xboxie Series. I najłatwiej pokazać będzie mi to na przykładzie 2 burnoutów z mojej biblioteki. Pod Burnout Revenge jest dopisek plus Xbox One, więc gra odpali się na nowszych konsolach.
A Burnout Crash z kolei, który nie ma tego dopisku, odpali się tylko i wyłącznie na 360. To może być przydatne info dla Was w momencie, gdy będziecie przeglądać sklep, no i będziecie decydować, czy daną grę chcecie zakupić, czy nie. Wtedy będziecie wiedzieć, czy w razie czego możecie odpalić ją na nowszym Xboxie. Jeżeli ktoś z Was znajdzie więcej darmowych gier w sklepie, albo macie jakieś inne, które warto kupić, bo są obecnie na przecenie, to dajcie znać w komentarzu, a na pewno zerknę. To, że Microsoft zamyka sklep, no, jest oczywiście smutne i rozczarowujące i nie zamierzam tutaj bronić wielomiliardowej korporacji, no ale realistycznie no, każdy z nas wiedział, że prędzej czy później no, tą konsolę czeka taki los. Nie wyłączają permanentnie przykładowo multiplayera i jeżeli dany tytuł będzie wspierać wydawca, to będzie się dało grać w gry przez internet. Przykładem może być Call of Duty. Do tego, jeżeli dobrze rozumiem to, co jest napisane na tej stronie Microsoftu z zadawanymi pytaniami, to wiele gier na oryginalnego Xboxa czy 360 będzie można kupić na Xboxie One czy Xboxie Series, ale mowa tu jest oczywiście o grach, które są objęte programem wstecznej kompatybilności. Więc po fakcie przykładowo taką wstecznie kompatybilną grę będzie można sobie kupić, a potem pobrać ją na naszej poczciwej 360. Jak mówiłem, to co Microsoft robi nie jest idealne, to że część tak naprawdę bardzo istotna tej konsoli zostanie utracona bezpowrotnie, ale no, jak mówiłem, z drugiej strony no to zachowali się lepiej niż przykładowo Nintendo, więc fajnie, że może ktoś pomyślał, że no, te cyfrowe gry będzie dało się po czasie pobrać. Jak to mówią, nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy. Na szczęście od tego mamy scenę Homebrew, która jest w stanie modyfikować konsolę, a także no, ratować takie gry przed całkowitym zniknięciem i utraceniem. Kto wie, może ja za jakiś czas kupię sobie drugą 360 i zrobimy tam RGH i odblokujemy możliwości tej konsoli? Chcielibyście zobaczyć taki film? Jak coś, to komentarze są Wasze i życzę Wam, żeby Wasza 360 nie wywaliła Wam Red Ringa. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. Bios.